Gdybym zapytał, do czego ludzie dążą, czego ludzie pragną, co jest przedmiotem dążeń ludzi, to myślę, że większość z nas powiedziałaby, no, że ludzie chcą być szczęśliwi po prostu, nie? Wszyscy chcą być szczęśliwi, prawda? Chcecie być szczęśliwi? Jest też tak z wami? Myślę, że chcemy być szczęśliwi. To jest coś takiego, do czego wszyscy jako ludzie dążymy. Jednak gdybyśmy zastanowili się, co to znaczy być szczęśliwy, no to już tutaj odpowiedzi byłyby różne. Dla każdego z nas to pewnie byłoby coś innego. Być może dla niektórych to jest posiadanie tam jakiejś super willi z basenem, czy tam fajnego auta przed tym domem. Dla kogoś innego znowu jest to może rodzina, która jest liczna, szczęśliwa. Dla kogoś innego znowu zdrowie byłoby takim szczytem szczęścia, gdyby mógł być zawsze zdrowy, nie? I pewnie tych odpowiedzi byłoby bardzo dużo, gdybyśmy próbowali pytać ludzi o to, co to dla nich znaczy być szczęśliwym. Jednak rzeczywiście wszyscy do tego jako ludzie dążymy. Mam wrażenie, że często z tym szczęściem jest tak, że im bardziej do niego dążymy, to tym bardziej ono jakby ucieka. Nie macie takiego wrażenia, że czasem wydaje się nam już za chwilę i coś się wydarza i nagle okazuje się, że już, no już nie jest tak blisko, nie? Wiecie, moja żona kiedyś mi opowiadała, że jak była mała, to z kolegami, koleżankami robiła taką coś, że brali pusty portfel, przywiązywali żyłkę i kładli gdzieś na drogę i chowali się w krzakach. I ktoś przechodził i tak sobie patrzył, portfel, nie? Tak nikogo nie ma, no to tak. I w momencie, kiedy się schylał, to oni żyłkę hop i nie było, nie? Niektórzy nam ścigali ten portfel, inni speszeni uciekali, ale mam wrażenie, że z tym szczęściem często jest tak trochę jak z tym portfelem, nie? Już go mamy, nie? Już widzimy, już jest w zasięgu ręki i nagle gdzieś tam nie ma. Nawiasem mówiąc, taka moja żona była, nie? No to tak przyłapiamy. Nie wiem, czy tak macie, ale myślę, że mamy czasami takie uczucia, kiedy żyjemy w tym świecie, że kiedy patrzymy na siebie i czasami nagle uświadamiamy sobie taką swoją niedoskonałość, taką swoją czasami bezradność, a czasami taką swoją beznadziejność i kiedy dociera do nas taka świadomość naszego grzechu i to wtedy jesteśmy tacy załamani tym. Macie też tak czasem. I to sprawia, że czasami trudniej jest gniewać się na innych, dlatego że mamy świadomość, jacy sami jesteśmy, nie? Wiecie, ja wam powiem, paradoksalnie to, że ja zawodzę, a zawodzę nie raz, pomaga mi bardziej być cierpliwy, wyrozumiały, miłosierny wobec innych, którzy zawodzą. Dlatego, że no, ja sam to robię i trudno mi jest gniewać się na innych, którzy robią to samo. Nie wiem, czy tak macie, że czasami łapie nas takie pragnienie, żeby wreszcie wszystko było tak, jak powinno być. Macie tak czasem? Żeby już wreszcie była ta sprawiedliwość, żeby już nie było tego, jak jest. Tak jakbyśmy byli tacy oburzeni na to, jak jest i chcielibyśmy, żeby wreszcie było tak, jak być powinno. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że gdybyśmy spojrzeli na nauczanie Jezusa i na to, co Jezus powiedział w takim jednym z najdłuższych kazań, jakie wypowiedział. Najdłuższe kazanie, które wypowiedział, przynajmniej które jest zapisane w Ewangeliach, jest to tak zwane kazanie na górze. To byśmy tam zobaczyli, w jaki sposób Jezus zaczyna to kazanie. I wiecie, zaczyna od szczęścia. Zaczyna od szczęścia. Tak jak my wszyscy dążymy do tego, chcemy być szczęśliwi jako ludzie, Jezus zaczyna od tego. Jednak
To, co mówi Jezus, jest zupełnie wbrew temu, co ludzie myślą. Dlatego, że gdybyśmy my dzisiaj układali tak zwane błogosławieństwa, które rozpoczynają to kazanie na górze, to pewnie byśmy poukładali to, no, szczęśliwi czy też błogosławieni ci, którzy mają duży dom, którzy mają konto tam czterocyfrowe sumy, czy tam jeszcze pięcio, czy nie wiem ile, na tym koncie, nie? Którzy mają super zdrowie, nie? Którzy mają, i byśmy wymieniali, ci są szczęśliwi. Natomiast Jezus mówi takie rzeczy, które zupełnie zaskakują. Wiecie, on jest jakby taki kontrkulturowy, czyli przeciwny tej kulturze, w której jest. I to było zarówno wtedy, jak jest i dzisiaj. To, co mówi Jezus, nie jest tym, czym by oczekiwali ludzie, że on powie odnośnie szczęścia. No to przeczytajmy. Jest to zapisane w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza. I przeczytam pierwszych kilkanaście wersetów. Ewangelii Mateusza, 5 rozdział. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. To słowo błogosławieni, które tu jest użyte, w zasadzie w oryginale trzeba przetłumaczyć jako szczęśliwi. Dlatego, że to bardziej odpowiada znaczeniu tego słowa w oryginale. Szczęśliwi. Niektóre tłumaczenia tak mają. Szczęśliwi ci, którzy mają zdrowie. Tak Jezus mówi? Nie mówi tak. Mówi zupełnie inaczej. Wręcz można powiedzieć odwrotnie mówi, niż to, jakbyśmy my podeszli do tego. Jak to jest możliwe i dlaczego Jezus tak mówi? Zanim do tego przejdziemy, drodzy, to chciałbym takich kilka ogólnych rzeczy powiedzieć na ten temat, na temat tych błogosławieństw. Kiedy czytamy te błogosławieństwa, to musimy zdać sobie sprawę, że one są częścią właśnie tego całego dużego kazania na górze. I kiedy czytamy Boże Słowo, musimy czytać w kontekście. W 4 rozdziale, w 17 wersecie, Jezus mówi, jest napisane tak: odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. A więc Jezus mówi o nawróceniu, o prawdziwym upamiętaniu, o pokucie, o tym, że ludzie potrzebują wrócić do Boga. Potrzebują prawdziwie nawrócić się do Niego. I od tego zaczyna głoszenie i dopiero wtedy mówi te błogosławieństwa. Niektórzy nazywają te błogosławieństwa wręcz taką konstytucją chrześcijańską, czy całe to kazanie na górze nawet, jako taki wyraz tego, co jest bardzo ważne dla chrześcijan. I teraz zobaczcie, że to, o czym Jezus mówi, to Jezus jest przede wszystkim zainteresowany charakterem człowieka. Przede wszystkim charakterem. Nie to, co ma, czego nie ma, ale charakterem człowieka. Później jego postawą. I tak naprawdę, kiedy patrzymy na to, to widzimy w 4 rozdziale Jezus mówi o nawróceniu, pamiętaniu. Później ten 5 rozdział to są te błogosławieństwa, ale zaraz za błogosławieństwami zaczyna się to, w jaki sposób chrześcijanin powinien żyć. A więc te błogosławieństwa pokazują, jaki ma być, a dalsze fragmenty pokazują jego postawę, jaką ma się zachowywać w takim razie. I tam jest mowa o różnych rzeczach, i o gniewie, i o przebaczeniu, i o cudzołóstwie, i wielu różnych innych dziedzinach życia. A
Ale te błogosławieństwa mówią o tym, jakim ma być chrześcijanin. Czy też właśnie, co to znaczy być w Bożych oczach tak naprawdę szczęśliwym człowiekiem. I chciałbym najpierw powiedzieć tak. Te rzeczy dotyczą wszystkich chrześcijan. To nie jest tak, że jedni mają tacy być, inni nie. To jest tylko dla jakichś przywódców, dla liderów, dla biskupów, dla prezbiterów. Nie, to jest dla wszystkich. Jezus tu zebrał swoich uczniów i zaczął mówić, ale tam wielki tłum ludzi siedział, stał i słuchał go. A więc Jezus to mówi do tych, którzy pójdą za Nim. Tym, którzy chcą Go naśladować. A więc dotyczy to wszystkich chrześcijan. To jest bardzo istotna kwestia. Kolejna rzecz. Wszyscy chrześcijanie mają okazywać wszystkie te cechy. To nie jest tak, że no ja sobie wybiorę jedno, nie? Bo mi tam pasuje, bo mi trochę łatwiej to gdzieś tam do tego dojść. A te inne to tak nie bardzo, nie? Wszystkie te cechy są dla wszystkich chrześcijan. A więc my wszyscy mamy je okazywać. Oczywiście jeden z nas będzie okazywał niektóre rzeczy w większym stopniu, inne rzeczy w większym stopniu, ale to nie zmienia faktu, że te wszystkie rzeczy są dla każdego z nas. Także to jest bardzo istotne. Zresztą, gdybyśmy jak popatrzymy na te rzeczy, to widzimy, że one się wzajemnie uzupełniają, jedno wynika z drugiego. I nawet ich kolejność nie jest zupełnie przypadkowa. Stanowią pewną całość, nie można tego rozdzielić. Kolejna ważna sprawa to żadne z tych błogosławieństw nie opisuje takich naturalnych skłonności człowieka. Każde z nich opisuje tak naprawdę usposobienie biorące się wyłącznie z łaski i działania Ducha Świętego w nas. Żaden człowiek z natury nie pasuje do opisanych tutaj błogosławieństw. I dlatego musimy naprawdę się z tym zmierzyć i uświadomić sobie, że to nie jest wynik naturalnego usposobienia człowieka. Na przykład jeden jest bardziej cichy niż inny, nie? I ktoś może powiedzieć, o, patrz, jaki ten to wykazuje tą cechę, nie? No nie. Dlatego, że to jest jego naturalny temperament. A tu chodzi o działanie Ducha Świętego, o wynik działania Bożej łaski w życiu tego człowieka. I to, jak ona przemienia go, że on taki jest. A więc dopiero kiedy byśmy popatrzyli, on wcześniej był taki, a teraz jest taki. O, to widzimy zmianę dopiero, nie? Kiedybyście mnie znali wcześniej i widzieli, jaki byłem i zobaczyli, że coś się tam we mnie zmieniło, to byście mogli powiedzieć, no, patrz, ten Jarek coś się zmienił. To chyba żona go tak uformowała, nie? A może właśnie Pan Bóg. Drodzy, a więc to nie jest naturalna skłonność, te rzeczy, o których tu jest powiedziane. To nie są naturalne skłonności. To jest wynik działania Bożej łaski, Bożego Ducha Świętego w nas. Dalej. To nie jest tak, że jeśli nie będziemy tych cech mieć, to teraz to Pan Bóg nas nie przyjmie. To znaczy, to nie jest warunek przyjęcia nas przez Boga. To nie jest tak, że teraz musimy to mieć, bo inaczej nie będziemy mieć życia wiecznego, albo nie będziemy doświadczać Bożego błogosławieństwa w swoim życiu, nie? To nie jest jakiś warunek wiecznego zbawienia. Rozumiemy? Dlatego, że my jesteśmy wyzbawieni tylko i wyłącznie z łaski Bożej, przez dzieło Jezusa Chrystusa, przez usprawiedliwienie, które mamy w Chrystusie. I na podstawie tego jesteśmy zbawieni. I nasza tożsamość bazuje na tym, co Chrystus nam wyjednał, na Jego sprawiedliwości. Wiecie, jeśli tak uczciwie skonfrontujemy się z tymi tutaj błogosławieństwami, które tu są, to dostrzeżemy, że jesteśmy większymi grzesznikami niż myśleliśmy. I wtedy, kiedy tak się stanie, to zrozumiemy, że potrzebujemy się schronić w Chrystusie i że Jego łaska jest większa niż sobie wyobrażaliśmy. A więc to tak właśnie działa. I kolejna ważna rzecz, wszystkie nasze postępy w tym, żebyśmy się w tym rozwijali, są uzależnione od działania Ducha Świętego w nas. Są one możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że Duch Święty w nas działa. Drodzy,
Żaden człowiek nie jest w stanie żyć duchowym życiem bez działania Ducha Świętego. Wszystko, co się dzieje w nas w duchowym wymiarze, jest wynikiem Jego działania w nas. Oczywiście, my mamy na to odpowiedzieć, my mamy zareagować, my mamy, jesteśmy pobudzeni, motywowani, zachęceni do tego, żebyśmy coś z tym zrobili, ale to jest wynik tego, że On w nas działa. Człowiek naturalny, taki zmysłowy, czyli nie mający ducha, nie jest zainteresowany duchowym życiem w ogóle. Jest zainteresowany zdrowiem, bogactwem, karierą, swoim prywatnym, osobistym szczęściem. Jest egoistą. I w każdym z nas ten egoizm jest. Ale dzięki działaniu Ducha Świętego to nowe stworzenie, które Chrystus w nas dokonał, sprawia, że Duch Święty ciągnie nas w drugą stronę, w stronę Chrystusa. I pozwala nam ujarzmiać, okiełznać, panować nad tą starą naturą i ją zwyciężać. A więc, drodzy, opierając się właśnie na tej sprawiedliwości Chrystusa i tej uzdalniającej mocy Ducha Świętego, potrzebujemy być wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Drodzy, kiedy spojrzymy na to błogosławieństwo pierwsze, czyli tam, co jest gdzieś napisane, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. W innych tłumaczeniach jest to na przykład tak. Szczęśliwi, świadomi swej nędzy, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi, świadomi swej nędzy. Tutaj to ubodzy w duchu oznacza coś takiego, gdzie człowiek jest tak bezradny, w tak beznadziejnej sytuacji. To pierwotnie byli ci, którzy byli tak ubodzy, że byli skrajnie ubodzy, że nie mieli zupełnie nic. Pamiętacie przypowieść o bogaczu i Łazarzu? Gdzie jest powiedziane, że był bogacz, który tam wystawnie ucztował praktycznie co dnia, ale u jego gdzieś tam bramy, u wrót jego leżał Łazarz, taki nędzarz, biedak, leżał, czytamy. On pragnął nasycić się resztkami ze stołu bogacza, ale nie wiemy, czy się nasycił. Pan Jezus w tej przypowieści nie odpowiada na to pytanie, czy się nasycił. On pragnął. Mógł pragnąć, bo widział z daleka coś tam, że tam gdzieś spadają te resztki, ale on nie mógł się nasycić. Prawdopodobnie był on kaleką. Dlatego nie mógł się nawet ruszyć z swojego miejsca, nie mógł nawet zmienić swojego położenia. Był w totalnie beznadziejnym położeniu. Bezradny, sam nie może sobie pomóc, nie może w ogóle zmienić swojej sytuacji. To jest właśnie obraz takiego człowieka. W takiej totalnie, on jest totalnie świadomy swojej nędzy. Po prostu nie ma nic. Nie może na nikogo liczyć. Nie ma żadnej pomocy. To jest taki stan. Beznadziejny stan. I to słowo, które tu jest powiedziane, ubodzy w duchu, to jest właśnie ktoś taki. To jest taki ktoś, kto jest świadomy swojej nędzy. I ktoś, kto nie jest w stanie zmienić tego położenia. I co to powoduje? To powoduje, że całą swoją ufność kieruje ku Bogu. Całą swoją ufność. W Starym Testamencie często występują właśnie tacy ubodzy, którzy nie mają nic i oni wtedy ufają Bogu. No bo w tej swojej beznadziei, biedzie, tylko Jemu mogą zaufać. I to jest coś takiego, taka nędza, która powoduje, że człowiek zaczyna patrzeć na Boga. Ale jednocześnie jest to świadomość swojej duchowej nędzy. Świadomość tego, ten obraz bogacza i Łazarza uświadamia nam, że ten ktoś, to jest ktoś, kto jest świadomy swoich grzechów. Świadomy tego, jak bardzo jest grzeszny i nędzny w tym. Pamiętacie przypowieść o faryzeuszu i celniku? Pan Jezus pokazuje, że dwóch ludzi weszło do świątyni. Jeden faryzeusz stał z przodu i głośno się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ci inni, którzy tam, prawda, albo tak jak ten tam celnik, nie? Tam z tyłu przy celnik. Nie? Dzięki Ci, że nie jestem taki właśnie. I tak się modlił. A celnik z tyłu, czytamy, nie śmiał, wszedł tylko gdzieś z tyłu, to tak jakby w ostatniej ławce siedział, wiecie. Nie wiem, czy ci, którzy siedzą w ostatniej ławce, też mają takie nastawienie, ale to było coś takiego. On siedział w ostatniej ławce, na końcu zupełnie. I nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. I mówi: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Dosłownie tam jest napisane: Boże, bądź, okaż miłosierdzie mnie, największemu z grzeszników. On dosłownie tak mówi.
On nie mówi, że jest jednym z wielu grzeszników. On mówi, ja jestem największym z grzeszników. Tak dotarło mocno do niego świadomość grzechu, że mówi, Boże, ja jestem największym z grzeszników. Zmiłuj się nade mną. Jeśli Ty się nie zmiłujesz, to nie ma dla mnie żadnej nadziei. Najbardziej niesamowite jest to, że Jezus mówi, on poszedł usprawiedliwiony do domu swego. A ten faryzeusz nie. A więc to jest właśnie taka postawa, kiedy człowiek tak świadomy swej nędzy, swojej duchowej nędzy, że nie ma w niczym już nadziei, w żadnych rzeczach zewnętrznych, których mógłby się uchwycić, bo nie ma nic. Albo bo nic nie jest w stanie go gdzieś zaspokoić. Wiecie, kiedy widzimy, jak ludzie spotykają Boga, dotykają Boga, spotykają, doświadczają Boga, Jego obecności w swoim życiu, to bardzo ciekawe jest, że reagują bardzo podobnie. Zauważcie, kiedy Izajasz w 6 rozdziale Izajasza, Księgi Izajasza, kiedy miał wizję Boga, czytamy, że tam rąbek szaty Boga wypełnił świątynię. Izajasz mówi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Zginąłem. Koniec ze mną. Jestem człowiekiem nieczystych warg. I mieszkam pośród ludu nieczystych warg. A więc on uświadamia sobie, przepadłem, już koniec ze mną. Ta świadomość Bożej obecności jest tak wielka, że on jest tym przerażony i mówi, nie ma dla mnie nadziei. Koniec. Ja ginę. Zginąłem już w tej chwili. A więc był kompletnie zdruzgotany własną grzesznością. Widząc siebie, gdy znalazł się, można powiedzieć, pośród Bożej obecności. Był świadomy swej nędzy. Tak bardzo mocno. Drodzy, i tutaj nie chodzi tylko o świadomość osoby, która jest niewierząca, która nagle uświadamia sobie swój grzech i przychodzi do Chrystusa i taki moment nawrócenia, przeżywa takiej pokuty w momencie nawrócenia, ale tu chodzi o ludzi, którzy są już w Królestwie Bożym. Jezus mówi do tych ludzi, którzy są w tym Królestwie. Tak jakby mówi, że to my powinniśmy być stale świadomi naszej nędzy duchowej. To tak jakby miało być to takie codzienne doświadczanie, czy też codzienne nastawienie naszego tego życia takiego duchowego, w którym jesteśmy. Wiecie, kiedy dojrzewamy w wierze, kiedy wzrastamy w wierze, to coraz bardziej dostrzegamy, jak wiele jeszcze trzeba zmienić w naszym życiu. Jak wiele rzeczy jeszcze nie jest takie, jak być powinno. I tu nie chodzi o to, że my więcej grzeszymy. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że stajemy się coraz bardziej świadomi tego grzechu i coraz bardziej wrażliwi na ten grzech. Dlatego, że obecność Boga, która jest w nas, uwrażliwia nas coraz bardziej na grzech. I tak jak wcześniej, kiedy tego nie dostrzegaliśmy, czuliśmy się w porządku z tym grzechem. Wydawało nam się, że jesteśmy całkiem okej. Ale im bardziej Boża obecność jest w nas, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, jak niedoskonali jesteśmy, jak niepasujący jesteśmy do Bożej obecności. To jest tak jak Piotr, który wyznał, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny, kiedy doświadczył potężnego cudu. On sobie nagle to uświadomił bardzo mocno, że on nie pasuje do tej obecności Jezusa. I to nie chodzi tutaj też o takie grzechy, które ludzie wokół nas piętnują. Przeważnie, kiedy mówimy o grzechach, to ludzie mówią, no nie ukradłem nikogo, nie zabiłem, prawda? A więc jestem okej, nie? Jakby na tym się kończyło wszystko. Ale tu chodzi raczej o takie wewnętrzne nastawienie nasze, które my odkrywamy. Odkrywamy, że mamy dumę i pychę. Odkrywamy, że na przykład jesteśmy pełni zazdrości o coś, zawiści, że nasz egoizm gdzieś tam nas, prawda, nami kieruje. Albo na przykład zauważamy takie tendencje do osądzania innych, nie? Drodzy, zauważcie ciekawą rzecz, że właśnie im bardziej duchowy jest człowiek,
tym bardziej będzie dostrzegał swoją własną grzeszność. Im mniej duchowy człowiek jest, tym bardziej będzie zauważał grzechy innych ludzi. Zobaczcie, co my często zauważamy, nie? Tak często widzimy grzechy innych ludzi, nie? To od razu nam się, jak on może tak, albo a ten to taki jest, nie? I od razu zauważamy. Drodzy, ale im bardziej jesteśmy naprawdę duchowi, im bardziej Chrystus jest w nas obecny, im bardziej jesteśmy na Jego podobieństwo, tym bardziej widzimy swoją niedoskonałość. Tym bardziej jesteśmy przejęci swoim własnym stanem, swoim duchowym stanem, a nie stanem innych osób. Wiecie, kiedy patrzymy na apostoła Pawła, to widzimy, że jego wypowiedzi właśnie o tym świadczyły, że on był tak, jak tutaj Pan Jezus powiedział, szczęśliwi, świadomi swej nędzy, czy też błogosławieni, ubodzy w duchu. W pierwszym liście do Tymoteusza apostoł Paweł w pierwszym rozdziale powiedział takie słowa. Sam o sobie. A musimy pamiętać, że listy Tymoteusza to były praktycznie ostatnie listy, które napisał. I on w pierwszym rozdziale, 15 wersecie mówi tak. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. On nie mówi, że jest jednym z wielu grzeszników. On mówi, ja jestem pierwszy. Ja jestem największym z grzeszników. Nie mówi to po to, żeby się komuś przypodobać. On mówi, bo takie było jego przekonanie głębokie. Bo on ujrzał siebie w świetle Bożej świętości. I to potrząsnęło nim tak mocno, że on o tym mówi. Wiecie, kiedy w pierwszym Koryntian mówi o sobie, w 15 rozdziale, to 1 Koryntian 15:9 mówi tak. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. On mówi, ja jestem najmniejszym z apostołów. Wiecie, kiedy jesteśmy w gronie jakichś ludzi, którzy i wspólnie wykonujemy jakieś zadanie, to tak nieraz widzę, że każdy chce być takim, wiecie, tak najważniejszy. Tak jak trochę jak uczniowie Jezusa, nie? Którzy się kłócą, kto tam po prawicy, kto po lewicy, kto jest ważniejszy, nie? Kto jest największy, nie? I my mamy taką tendencję. Paweł mówi, ja jestem najmniejszym z apostołów. Mimo, że tak naprawdę on, można powiedzieć, działał, nie wiem, czy więcej niż, nie więcej niż inni. On naprawdę działał niesamowicie. I kolejny werset, 10, mówi o tym właśnie, jak on rozumiał samego siebie. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna. Lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Zobaczcie, co on mówi. Jakie ma głębokie zrozumienie tego, kim jest. Mówi, z łaski Bożej jestem tym, czym jestem. To łaska Boża sprawiła, że jestem w tym miejscu, w którym teraz jestem. To tylko i wyłącznie dzięki Jego łasce dotarłem tutaj. Ale ta Jego łaska nie była daremna. Lecz co? Daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. On mówi. On ma świadomość tego, ile pracy wykonał. To nie jest tak, że on tam próbuje, wiecie, taka fałszywa skromność. Nie, to nie jest tak. Nie, nie, on mówi uczciwie. Ja wiem, że ja pracowałem dużo. Ale to nie jest wynikiem tego, że to nie jest tylko, że to ja. Ale co mówi? Jak mówi, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja. Lecz łaska Boża, która jest ze mną. On ma głęboką świadomość, że to Boża łaska, to Boże działanie w nim sprawiły, że on był w stanie tego wszystkiego dokonać. Gdyby nie Boża łaska, gdyby nie Boża obecność, gdyby nie działanie Jego Ducha Świętego w nim, to by nic z tego nie zrobił. Drodzy, i te dwie rzeczy mam wrażenie, że charakteryzują właśnie chrześcijańskie życie. Z jednej strony głęboka świadomość swojej nędzy duchowej. Tego, że ja sam jestem w tak beznadziejnym stanie i wciąż na nowo doświadczam tego, jak jestem, że w oczach Boga wciąż nie jestem taki, jaki być powinienem. A z drugiej strony, bo to musi być w równowadze, z drugiej strony świadomość Bożego przebaczenia i Bożej łaski. Bo ta świadomość tej nędzy pcha mnie w ramiona Chrystusa. I wtedy co? Mogę się radować Jego przebaczeniem, Jego łaską. I jakby mogę całą tą nadzieję w tej łasce pokładać, a nie w tym, że ja jestem taki fajny, że ja wystarczę sam sobie. A więc, drodzy, my opieramy nasze życie
na sprawiedliwości Chrystusa, na tym, kim On jest i co On uczynił. Na Bożej łasce, jedynie. Mając świadomość swojej niewystarczalności przed Bogiem, mając świadomość takiej swojej duchowej nędzy, jesteśmy tymi, którzy całkowicie ufają Bożej łasce. Bo tylko i wyłącznie na tej podstawie jesteśmy usprawiedliwieni. A więc, drodzy, to nasze ubóstwo duchowe odnosi się właśnie do tej naszej świadomości, rosnącej świadomości tego, że cały czas trwa walka z grzechem. Że cały czas, drodzy, w naszym życiu trwa walka z grzechem i że często ponosimy nawet klęski w tej walce. Nie zawsze zwyciężamy. A więc jednocześnie cieszymy się za każdym razem, kiedy możemy zwyciężyć. I jesteśmy niesamowicie wdzięczni Bogu za wybaczenie, za przebaczenie, za usprawiedliwienie. I na tym budujemy naszą tożsamość. Że jestem usprawiedliwionym grzesznikiem. Już nie muszę więcej bać się, że jestem, bać się potępienia, bać się Bożego gniewu. Bo Jezus wziął na siebie ten gniew Boży, za mnie na krzyżu. On mnie usprawiedliwił przez swoją krew. Ja jestem wolnym. Ale czy się uświadamiam sobie, że to tylko i wyłącznie z Jego łaski, na podstawie tej łaski ja żyję dzień za dniem. I wzrastam w tej świadomości. A więc ubodzy w duchu to ludzie, którzy uświadamiają sobie coraz bardziej swoją niedoskonałość, ale jednocześnie postrzegają się jako całkowicie zależnych od Boga. Jako ci, którzy są zależni od Boga, od Jego łaski w swoim życiu. Uznają, że wszystko tak naprawdę zależy od Boga w ich życiu. Wszystko, co mają, kim są, nawet wszystkie ich talenty, zdolności, dary, to wszystko, co mają, to wszystko jest od Boga i to wszystko jest dzięki Niemu. To nie jest ich własna zasługa. Apostoł Paweł raz w liście do Koryntian pyta, co masz, czego byś nie otrzymał? A więc czemu się chlubisz, jakbyś tego nie otrzymał? Czemu się chlubisz tak, jakbyś sam zapracował na to? Otrzymałeś to w darze, wszystko, co masz. Wszystko, kim jesteś. I to powinno prowadzić do niesamowitej wdzięczności i uwielbienia dla Boga. Zobaczcie, że nasze uwielbienie dla Boga wyrasta właśnie z tego, że wiem, kim jestem przed Bogiem. Wiem, kim On jest w moim życiu. I to sprawia, że ja po prostu uwielbiam Go całym życiem, całym sercem. My żyjemy w kulturze, która promuje bardzo mocno taką wysoką samoocenę. Nie? Jesteś tego wart, prawda, i tak dalej. Bardzo mocno próbuje pompować nasze ego. To wszystko, co wokół nas. I myślę, że jest to o tyle niebezpieczne, że to niestety przenika do Kościoła. Taki sposób myślenia i podejścia, że ja sam muszę być tutaj kimś, muszę coś znaczyć, teraz muszę, prawda, udowadniać swoją wartość, a może nawet muszę przepychać się łokciami, żeby pokazać, kim naprawdę jestem, że mnie stać, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co Boże Słowo nam pokazuje, to Jezus mówi, błogosławieni ubodzy w duchu. Szczęśliwi ci, którzy są świadomi swojej nędzy, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Drodzy, Boże Królestwo zasadza się na zupełnie innych zasadach. Na zupełnie innych zasadach, niż to jest wokół nas, niż to jest w świecie. Tutaj szczęśliwymi są ci, którzy uświadomią sobie swoją nędzę. Którzy zobaczą, jak są bezradni. I całkowitą ufność dzięki temu złożą w Chrystusie i w Jego łasce. Drodzy, to jest bardzo ważne, dlatego że jeśli my tego nie zrozumiemy, to nie zrozumiemy innych rzeczy. Drodzy, jeśli żyjąc jako chrześcijanie nie mamy świadomości swojego grzechu, to nie będziemy rozwijać się duchowo. To nie będziemy duchowo wzrastać. Dlatego, że kiedy budujemy dom, musimy zacząć od fundamentów. Nie możemy budować dachu, nie kładąc najpierw fundamentu. A fundamentem jest właśnie to, co Pan Jezus powiedział, kiedy zaczął głosić. Upamiętajcie się i nawróćcie, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. My musimy się najpierw upamiętać. Musimy przyjść do Niego i ta świadomość grzechu niestety musi w nas ciągle być. Nie dlatego, żebyśmy my chcieli to hodować, ale dlatego, że im bardziej doświadczamy Boga i Jego obecności w nas,
tym bardziej będziemy widzieć. To jest tak, jak wiecie, światło. Kiedy jest ciemno, to wydaje mi się fajną taką marynarkę, nie? Ale kiedy padnie dokładne światło, nagle patrzę, ty, tu jest jakaś plamka, nie widziałem w ogóle, nie? Że ona tam jest. Im większe światło, tym więcej widzę na sobie rzeczy, które nie są takie, jak być powinny. Im większa Boża obecność w moim życiu, tym bardziej widzę właśnie to, że nie jestem taki, jaki być powinienem. A to prowadzi mnie wciąż na nowo do Boga, do Jego obecności, do Jego łaski. Drodzy, to jest coś, co jest dla nas ważne. Mimo, że jesteśmy wierzącymi, być może niektórzy wiele lat. Jednak obecność Boga w naszym życiu prowadzi nas na kolana. Prowadzi nas do tego, że uświadamiamy sobie, kim jesteśmy i kim jest Bóg. I te dwie rzeczy wpływają na to, tak naprawdę na naszą duchową dojrzałość i na nasz duchowy wzrost. Wiecie, ci, którzy są ubodzy w duchu, nie narzekają na niesprzyjające okoliczności, nie szemrają, nie narzekają na to, co Bóg dopuścił do ich życia, jakieś trudne rzeczy. Uświadamiają sobie, że wciąż jest w nich dużo grzechu i że Bóg używa tych różnych przeciwności, żeby ujawnić czasami ten grzech w nich, którego się wcale nie zdawali sobie sprawy. I pomóc nam w ten sposób w dojrzewaniu do posłuszeństwa Chrystusowi. No bo kiedy doświadczamy tego, że jakiś grzech jest w nas, to przychodzimy z tym grzechem do Chrystusa. Wyznajemy go. Drodzy, i to jest bardzo ważne, żebyśmy każdy grzech wyznawali Chrystusowi, żebyśmy doświadczali tego oczyszczenia, które tylko On może dać. Dopiero wtedy możemy doświadczyć i oczyszczenia, i takiego uwolnienia od tego grzechu. Zobaczcie, że dopóki my czegoś nie wyznamy, to coś może mieć władzę nad naszym życiem. Jeśli jest jakiś grzech ukryty w moim sercu, którego nie chcę wyznać Bogu, nie chcę się przyznać do tego, to będzie miał władzę gdzieś nad moim sercem. Będzie ciągle gdzieś takim czymś, co będzie mnie trzymało gdzieś tam. I będzie jak taka kula u nogi w duchowym rozwoju. Dopiero kiedy to wyznam Bogu, On może przebaczyć i uwolnić mnie od tego. Można powiedzieć, że kiedy coś wychodzi na światło, traci moc. To jest trochę tak jak z działaniem diabła, wiecie, kiedy on działa w ciemności. I on próbuje w ciemności rozgrywać swoje sprawy tak, aby nas w różny sposób zmanipulować. Ale kiedy przychodzimy do Boga, wyznajemy to, odkrywamy to, to diabeł traci moc w tej dziedzinie w naszym życiu. Bo my wyznaliśmy to Jemu, bo przynieśliśmy to do Chrystusa. Jak Paweł pisze, wszelką myśl poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi. I wtedy Chrystus przejmuje władzę nad tą sferą naszego życia. Dlatego tak ważne jest, drodzy, żebyśmy byli jak ci, którzy tu są opisani, świadomi swej nędzy. Bo tylko wtedy będziemy wzrastać duchowo, tylko wtedy będziemy naprawdę iść do przodu. To sprawi, że będziemy czyści przed Bogiem. Pan Jezus nawet warunkuje, mówi, że albowiem ich jest Królestwo Niebios. To są ci, do których należy Królestwo Niebios. Nie? Właśnie ci, którzy mają głęboką świadomość tego, kim są. Jednocześnie mają głęboką świadomość Bożej łaski, Bożego odkupienia w Chrystusie. Taką osobę cechuje takie głębokie poczucie bojaźni, szacunku dla Boga, dla Jego słowa. To nie jest tak, drodzy, że on lekceważy sobie Boga czy Jego słowa, ale wręcz przeciwnie. Taka osoba naprawdę radośnie czci, uwielbia Boga. Dlatego, że zdaje sobie sprawę, jak wiele Jemu zawdzięcza. Jak wielki jest ten Bóg. Drodzy, być może niektórzy myślą, no czy takie mówienie o grzechu to jest właściwe? Czy powinniśmy dzisiaj mówić tak dużo o grzechu? O tej grzeszności? Czy to nie wpływa depresyjnie? Czy też zniechęcająco na ludzi? Ale drodzy, my musimy rozumieć, że Boże Królestwo zasadza się na zupełnie innych zasadach niż to, co jest wokół nas. I tak często to myślenie, które jest świeckim myśleniem, sprawia, że my podchodzimy w taki właśnie, a nie inny sposób do pewnych rzeczy. My musimy nauczyć się myśleć według Słowa Bożego. Bo moje myśli to nie myśli wasze, mówi Bóg.
I to jest potrzebne nam. Nie po to, żeby nas zniechęcić, ale po to, żeby nas jeszcze bardziej uzależnić od Bożej łaski. Jeszcze bardziej spowodować nasze pragnienie obecności Jezusa. Bo my wiemy, że tylko w tym jest nasz ratunek. Nic innego i nigdzie indziej nie ma naszego ratunku. Więc jeśli my będziemy myśleli, że my coś dajemy radę, to będziemy mieć tendencję polegania na tym właśnie, w czym jesteśmy dobrzy. I oczywiście jesteśmy dobrzy w wielu rzeczach. I tak powinno być. Ale to musi wynikać ze świadomości tego, że to wszystko jest od Jezusa. On mnie tym obdarował i On mnie tym błogosławi. Drodzy, kiedy żyjemy w tej kulturze, która jest tak pełna takiej wysokiej samooceny, możemy czasami być ludźmi, którzy doświadczą tego samego sposobu myślenia i spowoduje, że my będziemy, wiecie, jak taki faryzeusz, który modli się: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem tacy jak ci tam, nie? A my mamy być zupełnie innej postawy. To my mamy uświadamiać sobie to, jak ja jestem słaby i dziękować Bogu, że On jest tak łaskawym Bogiem, że w Chrystusie przebaczył mi wszystko i dał mi szansę do rozwoju i zmiany. I drodzy, że On używa nawet przeciwności, różnych trudnych sytuacji w moim życiu. I paradoksalnie ta świadomość grzechu nie jest czymś złym dla mnie, ale okazuje się błogosławieństwem. I wtedy jestem prawdziwie błogosławiony, ubogi w duchu, albowiem Jego jest Królestwo Niebios. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.